Idzie lato i żeby nie marnować wody miejskiej do podlewania ogródka, postanowiłem wrócić do korzeni i używać wody ze studni. Poziom wód gruntowych jest naprawdę wysoki. Kupiłem taką pompę motylkową, skrzydełkową, jak to woli. Zaznaczyłem sobie miejsce przejścia i rozwiercam paroma otworami wstępnie, a następnie będę kuł motowiertarką, żeby mieć otwór do wpuszczenia węża sącego do środka. Wąż ma średnicę 1 cal, pompa też jest jednocalowa, więc idealnie wszystko będzie pasowało do siebie. Słupek unieruchomiłem kostką brukową od dołu i z boku. Można byłoby wszystko zalać betonem, ale podejrzewam, że za jakiś czas zmienię tą konstrukcję na coś innego, więc tak będę mógł rozebrać. Pompa z tyłu ma wystającą kryzę od wajchy do pompowania, więc muszę sobie nawiercić otwór otwornicą. To jest otwornica z Shopee, słabo się trochę spisuje. Mam jeszcze drugą z Lidla, Parkside'a, która jest dużo lepsza, więc jak ktoś kiedyś się zastanawia, to kupujcie tą z Lidla. Droższa dwukrotnie, ale dużo lepsza. Przykręcam śrubami i na ich zestawie dołożę jeszcze dwie podkładki, żeby nie rysować żeliwa. Pozostaje do nabicia jeszcze wajcha. Tak wygląda wąż sący. Jest tam zawór zwrotny, żeby woda się nie cofała i sitko. Taki wąż 7-metrowy kosztuje około 7 dych. Wtyczki są obrotowe, więc idzie łatwo to przykręcić i odkręcić. Każdą taką pompę przed użyciem trzeba zalać wodą. Dodatkowo jeszcze przejście przez studnię uszczelniłem kawałkami takiej wstążki plastikowej, żeby przy odkręcaniu w przyszłości kiedyś by ten cały wąż nie wpadł do środka. Producent podaje, że dla wariantu K2 wydajność pompy to 23 litry na minutę i spokojnie daje radę, więc naprawdę jest niezła zabawa. Tu jeszcze się szarpnąłem na mały chodniczek z dwóch słupków od parasolki, sobie zrobiłem prowadnicę, uklepałem deską i ułożyłem trochę kostki na stalit. Jak będzie dużo lania wody w lato od jakichś konewek czy podłączania, żeby w błocie nie stać. No i pompujemy. Jeszcze taka mała uwaga, jeśli wkładacie tego węża sącego do studni, no to jest plastikowy pływa po powierzchni, więc ja jeszcze na końcu dałem przedłużkę, taką 20-centymetrową ze stalowej rury 1 cal, żeby wąż opadał na dno. A tak to wygląda od środka. Super sprawa, taka pompa, nie trzeba się męczyć z wiadrem ze studni.